Witam w kolejnym odcinku Moje 80, Greku z tej strony. I powiem tak. Dzisiaj, będąc w sklepie akwarystycznym, natchnęło mnie i postanowiłem stworzyć odcinek, który będzie bardziej takim poradnikiem niż opisem tego, co się dzieje w moim akwarium. Mianowicie sytuacja wyglądała tak. Wchodzę do sklepu akwarystycznego. Tak. Z czystej ciekawości oczywiście pooglądać, zobaczyć co się tam ciekawego pojawiło, pozmieniało. No i przede mną oczywiście jest para rodziców wraz z dziećmi, którzy postanowili zacząć bawić się w akwarystykę. Oczywiście kupili zbiornik, kupili żwirek, jakieś sztuczne roślinki i oczywiście również musieli zakupić rybki, co już jest z góry bardzo wielkim błędem. No i nawiązując do tematu, oczywiście jak każdy, nawet niedoświadczony, a początkujący akwarysta wie, woda w świeżym baniaku musi dojrzeć, odczekać te 2-3 tygodnie. Będzie po niej widać oczywiście, zmniejszy się zmętnienie i tym podobne. Dopiero wtedy można wpuścić rybki, aczkolwiek i tu jest pies pogrzebany. Warto by było wcześniej zrobić kilka podstawowych testów. No i właśnie na ich temat chciałem nawiązać w tym odcinku. No i zacznijmy od początku. Od lewej strony mamy tu test twardości wody GH i KH. Z reguły, z doświadczenia powiem, że w Polsce mamy wodę twardą w kranach i wypadałoby ją trochę zmiękczyć. Może bezpośrednio to nie wpłynie na śmierć nowych rybek w akwarium, aczkolwiek na pewno wpłynie źle na ich samopoczucie, ale również wpłynie nie tylko na rybki, ale również na rośliny. Dużo roślin pochodzących m.in. z Amazonki woli jednak wodę miękką i po prostu może w naszym baniaku nie przeżyć. Co tam dalej? Azotany. No, azotany to akurat nie jest test obowiązkowy na początku przy świeżym baniaku, ponieważ azotyny i azotany, to są dwa różne testy zresztą, wydzielają się z czasem, z odchodów ryb, z brudu i tym dalej. No ale jeśli zaobserwujemy, że z niewiadomych przyczyn rybki nam padają, a akwarium nie jest jednak najczystszym, warto przeprowadzić również takie testy. Drugi podstawowy test, który musimy koniecznie wykonać w akwarium, jest to test pH. Powinno ono wynosić mniej więcej w okolicach 7 jednostek. Może być troszkę mniej. Może być odrobinę więcej, tak do 8 jednostek. Ale to też zależy od rybek. Jakie rybki chcemy hodować? Na pewno w internecie można znaleźć łatwo opis, jakie dane rybki lubią pH. No, wpłynie to na pewno na ich samopoczucie, ale również na tarło. Rybki będą przy odpowiednim pH chętniej się rozmnażać. No dalej to co tu mamy? Zestaw taki dla bardziej zaawansowanych, którzy chcą się pobawić w akwarium roślinne. Warto się wtedy zaopatrzyć w tester CO2, czyli stężenia dwutlenku węgla, jaki znajduje się w wodzie. No jak to każdy wie, uczono go na biologii czy przyrodzie już od szkoły podstawowej. Wszystkie rośliny potrzebują dwutlenku węgla do fotosyntezy. No i tak samo jest z roślinami akwarystycznymi. Jeśli nam roślinki nie rosną, a nawet padają, mamy dobre oświetlenie i nic to nadal nie zmienia, można wtedy spróbować zrobić taki test. Może się okazać, że jednak stężenie CO2 w akwarium jest u nas za niskie. Można wtedy podawać dwutlenek węgla z butli przez odpowiedni dyfuzor. Można wspomagać się karbo, czyli takim jakby suplementem, który ma zastąpić dwutlenek węgla,
jest to coś takiego w płynie. Mniej więcej prezentuję, to akurat jest Carbo Plantagenera Aqua Art. Sam go używam codziennie, jestem bardzo zadowolony. No ale mówię, no trochę te testy łącznie kosztują. Jeśli nie jest się przekonanym od razu, żeby wyrzucić tyle kasy, no to jest tu u mnie akurat jako ostatnia pozycja test paseczkowy firmy Diana, test 3 w jednym, który bada nam przynajmniej trzy podstawowe rzeczy, jakie powinniśmy zbadać w akwarium, czyli pH, twardość ogólna i twardość węglowodanowa, tak? Dobrze mówię? No coś w tym stylu, związanego z węglem w każdym razie. No i ten test akurat jest najtańszy. Sam test, jest to około 25 testów, z tego co pamiętam, na paseczku. Nie jest dokładny, jak to testy paseczkowe. Wiadomo, że testy kropelkowe są lepsze. Ale da to nam taki ogólnikowy pogląd na to, co się dzieje w akwarium. Więc pierwsze, co robimy po dojrzewaniu akwarium przed wpuszczeniem rybek, to zaopatrujemy się albo w pojedyncze testy kropelkowe, takie jak pokazywałem, albo przynajmniej właśnie taki jeden test paseczkowy badający nam przynajmniej te trzy wartości. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia.